Awaria Facebooka. To dopiero początek kłopotów. Awaria Facebooka, Instagrama, WhatsAppa. To dopiero początek kłopotów. Nie milkną echa awarii Facebooka, Instagrama i WhatsAppa. Brak dostępu do mediów społecznościowych sprawił, że wiele firm przestało działać. Straty poniósł też cyfrowy gigant. Ale to dopiero początek kłopotów Facebooka, pisze Środowa, Rzeczpospolita. Problemy Facebooka to sygnał ostrzegawczy, wielogodzinny problem z dostępem do usług Facebooka, Messengera, WhatsAppa oraz Instagrama i konsekwencje tego zdarzenia, od braku dostępu do komunikacji online z najbliższymi czy klientami po faktyczne zamrożenie działalności wielu firm opierających biznes na tych platformach. To zdaniem ekspertów sygnał ostrzegawczy. Poniedziałkowa awaria dała bowiem przedsmak tego, jak może się skończyć niekontrolowany rozrost cyfrowych gigantów, pisze w środowym wydaniu Rzeczpospolita. Zdaniem cytowanego przez gazetę Dariusza Jemielniaka z Akademii L. Koźmińskiego awaria Facebooka nie będzie miał efektu społecznego i nie sprawi, że użytkownicy zaczną ostrożniej podchodzić do mediów społecznościowych. Jednak w praktyce jedynym czynnikiem, który może coś zmienić, a który jest dawno spóźniony, jest uregulowanie rynku, powiedział Jemielniak. Awaria Facebooka to kolejny problem Zuckerberga. Z wyliczeń przedstawionych przez RZ wynika, że Mark Zuckerberg, właściciel FB, stracił na awarii $6 miliardów. Straty reklamowe FB są szacowane na $80 milionów, a wiele firm będzie się zastanawiać, jak w przyszłości uniknąć podobnych strat. RZ wskazuje, że przedsiębiorcy mogą wystąpić o odszkodowanie, ale FB ograniczył umownie swoją odpowiedzialność do $100, a o sprawiedliwość polskie firmy musiałyby ubiegać się w Irlandii. Awaria Facebooka to kolejny problem jej właściciela, Marka Zuckerberga. Kilka dni wcześniej w Senacie USA odbyło się przesłuchanie w sprawie negatywnego wpływu Instagramu na dzieci. W niedzielę program 60 minut wyemitował zaś materiał, w którym Frances Haugen, sygnalistka z Facebooka, ujawniła, jak platformy są wykorzystywane do szerzenia nienawiści, przemocy i dezinformacji, a koncern próbuje ukrywać te dowody, napisano w środowym wydaniu Rzeczpospolitej.